Dragonborn. Troszkę bitrate zmniejszyłem do tego streamowania z PlayStation, więc mam nadzieję, że to dużo pomoże. Są wrogowie w ogóle. To kiepski moment. No to kiepski moment był, żebyś mi się tu odzywał. No ty drań. Okej. O, jakieś strzały. O kurde. Czarodzieja mają. Chodź tu. Co mnie to, że się poddajesz? Nie będziesz się już poddawać, tylko otrzeźwiejesz mnie i zaatakujesz ty. Nie ma tak łatwo. No dobra, chyba jakoś jest lepsza. Coś mam tu do postawienia. No dobra, tu za szybko chyba pochwaliłem, co? Okej. Okej. Sprawdźmy, co tutaj mogę znaleźć. Mikstury na pewno mi się przydadzą, szczególnie do leczenia, jakby była jakaś. Bo z tym mam problem. Tego typka jeszcze nie przeszukałem, nie? Okej. Okay. To się podleczyć. Więc jest taki challenge, żeby grać ciężko pancerzonym rycerzem. No, oczywiście tam trochę magii trzeba jakiejś poużywać. I przyzywanie astronachów to też się przydaje. Ale ogólnie to jest dosyć ciężki rycerz, na odległość zbytnio nie walczę. I to jest ten minus, że muszę tak podbiegać strasznie tych przeciwników. Ale jakoś to się klei, mam nadzieję. To walka, jak na razie się klei. Zobaczymy później. Dobra, bo ja kurczę, zrobiłem jakieś ładne kółeczko. I dotarłem do znowu jakiegoś dziwnego miejsca. Jakieś renegaci tutaj się kręcą. Ja chcę tam się jakoś dostać. Spróbujmy dalej. No gdzieś powinno być tam wejście w końcu, nie? Krążę i co? Jakieś ruiny są na dole. A, jakieś po skałach może tam wejdę po prostu. No proszę. Coś tam wychodzi. Może tędy się uda? Nie. Tędy się nie uda. A tutaj? To wygląda jakby można było się jakoś... Czy przekraść tędy. Nawet znalazłem kufer. Okej. Okay. Jak najbardziej w miejscu, w którym można na pewno chodzić. Gdzie to jest? Tasie jaj? No proszę. Niezłe sobie gniazdo ktoś owinął tutaj. Kurczę, ale ja i tak jestem całkiem w złym miejscu. Tam gdzieś. Bo nawet widzę, to jest to, nie? Może być ciężko, chociaż to jest prosta droga. Może już stąd będzie normalna ścieżka na górę. Zobaczymy. Są wrogowie, czyli jest dobrze. Zobaczmy sobie mapę. Jestem coraz bliżej. Nie wiem nawet, co ja mam tam zrobić. Ktoś strzela tutaj nawet. Renegaci? Kurczę. Gdyby tam wlazł wam na górę, to byście to normalnie zobaczyli. A, schody są. No i git. Chyba krwawisz. No teraz ty będziesz krwawić. Cwaniara się znalazła. Proszę bardzo. Moja oczywiście zbugowana tarcza, której nie widać. A tak naprawdę noszę ją w ręce, nie? Dobra, muszę doładować moją broń. Epon wampira, naładuj czarny klejnot dusz. Dobra. Będę musiał znowu złapać do czarnego klejnotu dusz jakiegoś człowieka najlepiej, bo on zapełnia go dosyć mocno. Zapełnia go przynajmniej na tyle, żebym mógł na maksa później naładować miecz cały, nie? Chodź tu. Twoją duszę ukradnę. To jest w ogóle okrutne. Kogoś zabijam, jeszcze jego duszę biorę tylko po to, żeby sobie miecz później naładować. No to fajnego życia jak ktoś nie miał. I śmierci. I tego, co się później z jego duszą dzieje.
Chyba. Jak sięgnęcie stąd? No, podejdź bliżej. Co za drań, no. Weź. Okej. Ale wygląda na to, że tędy dostanę się na górę. O, tu ktoś jeszcze jest. Trzeba było tu przyłazić. Pięknie. Tego mi właśnie brakowało, jak się grałem łucznikiem. Bo standardowo wszyscy nawet to potwierdzają, że na początku zaczynasz jakimś tam rycerzem, a w końcu i tak kończysz łucznikiem. I ja szczerze mówiąc pierwszy raz od razu miałem zamiar grać łucznikiem. No i tak przeszedłem całą, znaczy no nie całą grę, tylko dużo tych zadań pobocznych, a później przerwałem i szczerze mówiąc tu właśnie dużo brakowało tych finisherów tutaj. One bardzo fajnie wyglądają, fajnie je czuć. A jak je strzelało z łuku, to trafiały się owszem bardzo rzadko, bo są finishery na łuku, ale wszystkie wyglądają tak samo. Leci strzała, trafia typa, gościu umiera, no. To jakieś takie spektakularne to nie jest, nie? Kurde, co mam, kurde. Ale mam 86 wytrychów jeszcze, więc całkiem dobrze. Kurde. Jeszcze? Aj, już było praktycznie. Dobra, mamy to. Pewnie jakaś mikstura, a nie samo złoto, okej. Okay. Ale poziom wpadł. Wtedy to atakuje. O kurde. Patrona Hamrozu jeszcze przyzwał ktoś sobie. Dobra, ty mnie nie interesujesz, tylko ty. Dobra, już po Atronachu. Nie, okej. Okay. I załatwione. Tyle dobrze, że w tym pancerzu już tak się wzmocniłem wszystkimi jakimiś talentami i właśnie zbroją jak najlepszą sobie znalazłem, że oni za dużo mi tych obrażeń to jednak nie zadają. Jeszcze tych punktów życia tam sobie trochę porozwijałem. Okej, czy ja nie mogę. No właśnie, chciałem zobaczyć, czy mam, ale chyba nie mam żadnej szlapki ebonu, żeby w końcu ulepszyć tę zbroję, bo ja mam do ulepszenia i miecz też mam do ulepszenia. Ale tego jest potrzebny chyba ebonu właśnie. Sztabka ebonu, bo ja mam całą chyba zbroję ebonową, tylko nogi mam, buty mam krasnoludzkie. Zobaczymy. Ebonowa tarcza, sztabka ebonu, no właśnie. Wszystkiego jest potrzebna sztabka ebonu. Do krasnoludzkich tych. Sztabak krasnoludzkiego metalu. Coś miałem sobie też porozwijać trochę kowalstwa, właśnie. Właśnie, zapomniałem nazwę. Miałem sobie porozwijać trochę kowalstwa, żeby popróbować jakieś fajne zbroje do zrobienia. Ale jakoś nigdy nie mam czasu. Zbieram tylko te sztabki i odkładam mnie w domku. W wietrznym domku. Nie, to ja mam ciebie. To jest różnica. O kurde, jakiś boss. Was szef. Odtraj. Ktoś mnie chyba od tyłu atakuje, czy nie? Nie? No i pięknie. Taki finisher to ja rozumiem. No, nawet achievement za niego dostałem. Poszukiwacz skarbów, to jest chyba za jakieś odkrycie. Czy ja dostałem... Ja miałem na jednego typa trzy zadania? To dlatego to tak było dziwnie pokazane. Miałem trzy zadania normalnie na jednego typa. Ja się tylko teraz zastanawiam, czy mogę te wszystkie trzy zadania, o kurde, bo nowy miecz, jeszcze jeden sobie wezmę. Może go zaklnę jeszcze na coś ciekawego, na jakieś obrażenie od płomienia albo spowalnianie. To takie rzeczy się przydadzą. A wezmę sobie tę książkę, może kiedyś ją przeczytam. I sobie te miecze wymieniam w razie jakichś problemów w walce. Tak jak teraz miałem jeden, bo nowy miecz mam właśnie do kradzieży życia podczas walki. Inny mam do pobierania dusz, nie? Do zamykania dusz w kamieniach. Okej, okay, zebrałem tą zbroję, ale nie wiem, czy ona jest dosyć dobra. Pokazywała niby mi na minus, ale to tak często kłamie mnie.
Dobra, dobra, jednak nie kłamie. Spadła mi z tym. Nie tak, tak, upuść. Okej. Okay. Mam zbroję na sobie, mam. Ja mam tą tarczę i nawet widać, jak się nią osłaniam i nawet nie mogę atakować, ale kurde, tak mi się zbugował ten widok. A nie mogę drugiej takiej ebonowej tarczy znaleźć nigdzie. Tak to bym sobie chętnie ją wymienił, żeby mi się odbugowała, żeby ten widok jej był jednak. Okej, mam jeszcze tutaj sporo zadań do zrobienia. Odzyskaj głowicę. Co my tu mamy? Przekuj amulet. Pozbądź się draugrów z jaskini. Dobra, to podejdziemy sobie tutaj. Tylko nie wiem skąd. Albo czekajcie, może po kolei. Tutaj mam jeszcze zadanie do zrobienia. To jest jakieś miasto. Pójdziemy sobie do tego miasta. Bo może będą tam jeszcze kolejne zadania. Mimo, że ja się starałem teraz ich pozbyć, to jednak może się okazać, że będą jakieś ciekawe tam zadania. Zwykle zadania w Skyrimie niby mają tą powtarzalność do siebie, ale szczerze mówiąc to naprawdę jest tak to ciekawie zrobione, że nie czuć tej powtarzalności, nie? Aż tak. Okej, mam nadzieję, że ja tutaj nie zginę gdzieś głupią śmiercią. Bo sobie wybrałem drogę po prostu świetną. Jakoś się udaje zejść. Jeszcze w tym mieście nie byłem nigdy. Nawet nie wiedziałem, że to jest jakieś miasto. Okej, okay, tutaj. Dobra. Już mi się przypomina, jak się w Gothicu 3 zeskakało. W Gothicu 1 zeskakało. Tam bardzo szybko się ginęło. Z nawet małej wysokości. Jakoś tak później. Chyba nawet w którymś części, jak nagrywałem kiedyś Gothica. I później włączyłem Skyrima, to się bałem zeskoczyć po skałach, bo poczułem, że zaraz zginę. Po prostu. No, jest jakiś ziomek tutaj. Co ty masz dla mnie, ziomek? Muszę dostarczyć ważne przesyłki, nie mam czasu na rozmowę. Okej, okay, magiczny kurier to jest po prostu. Oni zawsze mnie znajdą. Nie wiadomo, gdzie ja będę. Gościu zawsze mnie znajdzie. Gratuluję, normalnie to jest mistrz pracy. Powinien mu jeszcze za to porządne wynagrodzenie dać. Znaczy, wątpię, żeby miał z tego niezłe pieniądze. Wynocha z mojej kopalni, żołdaki. Właśnie. Wasz słowa, tubylcze. Pójdziemy sobie, gdy upewnimy się, że nie ma tu już żadnych renegatów. I kiedy to się niby stanie? Gdy sprzedam ziemię srebrnokrwistym? Srebrnokrwiści złożyli bardzo szczodrą ofertę za tę kupę piachu. Sugeruję ci ją przyjąć. Dobra, najpierw pogadam z tobą, bo ty mi uciekniesz. Kopalnia jest zamknięta. Jakiś czas temu zaatakowali renegaci. Jarlowi brakowało ludzi, więc srebrnokrwiści wspaniałomyślnie zaproponowali, że przyślą nas, byśmy zaprowadzili tu porządek. Chcemy tylko, żeby ten stary tubylec oddał swą ziemię w ramach zapłaty za nasze usługi. Wtedy odejdziemy stąd, a wszyscy będą mogli wrócić do pracy. No, jakby nie patrzeć, to... Nie chcę mu pomagać. Jakby nie patrzeć, to... No, to czemu mam mu zabierać ziemię? To nie on wzywał, tylko Jar. Jasne. Nie jestem stąd. Jestem najemnikiem. To moi ludzie. Nie wiesz nic o rodzinie srebrnokrwistych? To najważniejsi ludzie na pograniczu. Miasto Markart w zasadzie jest ich własnością. To za ich pieniądze tu jesteśmy. Dobrze, dobrze. Spadowa? A teraz muszę cię przeprosić. Pogadamy z tym typem. Jeśli on mi nie da zadania, to trudno, to go nakłonię, żeby sprzedał tą ziemię. No. To jest kurde ten minus. Jestem wampirem. I w nocy, kurczę, wszyscy siedzą w tych cholernych domach. Ja nie mogę z nikim pogadać normalnie. Baraki kurników, to tego raczej nie potrzebuję. Potrzebuję porozmawiać z tym typem. Co tutaj był? Ej, ale te drzwi są otwarte. Wygląda jak z jakiegoś horroru ogólnie. Otwarte drzwi. Uchylone. Noc. Dobra. Dalej zamknięte. Tutaj też jest zamknięte. Jest 9 już. Kurde, ludzie, wstawajcie. Może ja po prostu nie mogę z nimi rozmawiać. O kurczę, chyba tutaj będzie typek, nie? Gdy
Jestem jednym z niewielu rdzennych synów pogranicza, którzy mają własną ziemię. Nie jestem przez to szczególnie lubiany. To zwykła grabież. Srebrnokrwiści próbują mnie pozbawić ziemi. Renegaci atakują kopalnię i nagle zjawiają się ci wszyscy najemnicy, by pomóc. Nie pozwalają nikomu wrócić do pracy, dopóki nie sprzedam swojej własności. Możesz spróbować, ale na twoim miejscu trzymałbym miecz w pogotowiu. Okej. Moja rodzina od wieków panuje w Kardvasten, co jest dość nietypowe. Pograniczem rządzą głównie Nordowie. Nie żeby wynikało z tego dla mnie coś dobrego. Nordowie myślą, że pracuję dla renegatów, a renegaci, że jestem na usługach Nordów. To złodziejska rodzina, która z Markartu zarządza swoim parszywym imperium. Do srebrnokrwistych należy połowa pogranicza i nie spoczną, dopóki nie zdobędą drugiej połowy. Oj tam, oj tam. Miłego dnia. Wojtek, nie marudź. Zostańmy ich i przekonajmy, żeby spadali stąd. Nie możecie sobie postawić drugiej kopalni? Czy oni siedzą w kopalni, czy gdzie? Bo oni zmierzali w tym kierunku, więc domyślam się, że gdzieś chyba siedzą. Ale gdzie? Kontrolujemy te kopalnie. Żadnych gwałtownych ruchów. Czyli jak zacznę kopać, to jest gwałtowny ruch, tak? I nie wiem, i mnie zaatakujecie. Nieważne. Ale dziwi mnie to, że każdy wieśniak może taką kopalnię budować. Żadnych gwałtownych ruchów. Dobra. Ja cię zaraz przekonam. Kopalnia jest zamknięta. Zjeżdżaj. Pomagasz Ajnetachowi, co? Daj mi powód, dla którego nie miałbym zatopić sztyletu w twojej piersi. Bo nie można zabijać. To jest chyba wystarczający powód. Mało hajsu. Chciałbym zobaczyć, jak nas do tego zmuszą. Hola, chwileczkę, tylko żartowałem. Odejdziemy stąd. Przestraszył się? Serio? No to jazda. Mhm. Tak, tacy kury z nich najemnicy, nie? Nie wiem, ja tam żadnej retoryki chyba nie mam wbitej zbytnio. Kontrolujemy te kopalnie. No już jej nie kontrolujecie, więc spadła stąd. Nieźle. Nie spodziewałem się tego, że tak prosto zajmuję pójdzie. Zajmuję się głównie drobnymi kradzieżami i pijackimi bójkami. Od dawna nie mieliśmy porządnego napadu bandytów. To niezłą masz robotę. Jakieś drobne kradzieże i... Gdy nie atakują nas, renegat... To nie było ostatnie słowo srebrnokrwistych, ale przynajmniej możemy teraz wrócić do pracy. Dziękuję. Moi pracownicy i ja wiele ci zawdzięczamy. Proszę, to dla ciebie. Dawaj hajs. 1000 sztuk złota. Normalnie... Gościu... 1000 sztuk... Bogacz, po prostu bogacz. Jest jakaś kaplica, w której ja mam się udać. Bo tam jest jakiś ziomek. To jest zadanie, nie? Tam jest ziomek w kaplicy, więc tam idź i go znajdź. No dobra. A ja tam pójdę i będę go szukać, nie? Proste. Proste. Znowu czeka nas skakanie po tych głupich skałach. Nie wiem, czy znowu nie poczekam na to, żeby mi się naładowała kondycja. Też nie bardzo bym chciał. Dość wysoko, ale droga nie jest trudna przynajmniej. Gdzieś będzie ta kaplica. W ogóle te zadania z tymi kaplicami są dosyć ciekawe. Przynajmniej wcześniej mi się tak trafiło. Bo to z reguły są zadania od... O kurde, wilk. Od tych bogów, czy jak oni się tutaj draugrami się nazywają? No to w sumie zależy jeszcze od kogo. Leśny elf, który mają przy sobie wytrych. Diament. Coś dziwnego się tu działo. Naprawdę.
Wygląda na to, że popełnili samobójstwo, albo zostali złożeni w ofierze, ale chyba w takim miejscu by tak nie leżeli. Ten jeden typek chyba został zeżarty już przez wilka. Dobra, to nie jest miejsce, którego ja szukam. Na szczęście. Jak już myślałem, że się spóźniłem na to zadanie. Dobra, można tu wejść normalnie, na szczęście. Okej. I na lewo. Nie wiem, czy zaraz nie zawalczymy ze smokiem, bo pewnie tu będzie siedział skubaniec, a raczej inaczej nie przejdę. Chyba nawet najprościej byłoby po prostu przenieść się do tego smoka i wtedy przejść tam. Nie, smok jest gdzieś niżej. Ja nie będę za nim teraz latać, go szukać. Idziemy robić to zadanie w takim razie. Smokiem jeszcze nie jednym będziemy walczyć na pewno. Już tyle tych smoków się nazabijałem tutaj, że naprawdę. Chyba ostatnio coś latał jakiś smok gdzieś i w końcu o nim zapomniałem. Tam jak tą fortecę odbijaliśmy, nie? No, znalazłem. Panie Kesha. Kesha. Jesteś tutaj. Dobra, poczekaj, ja cię tylko okradnę najpierw. To nie mogę aż tyle określić. O kurde, ładne drzewko. Kogo ty wyznajesz? Powiedz mi. Wędrujesz, prawda? Tak. Nie każdy potrafi przebłagać mego pana, ale Kesz cię lubi. Periit może przemówić do tych, którzy go przyjmą. Jeśli chcesz się z nim porozumieć, musisz mieć kadzidło. To jest tym dźwiękiem. Do następnego razu. Ach tak, kadzidło. Przynieś mi kwiat dzwonecznika kostuchy, jedną bryłkę srebra, rubin bez skazy i trochę wampirzego pyłu. Wtedy pokażę ci, jak się je robi. Kurczę. Potrzebujesz czegoś? No nieźle. Ogólnie to ja nie wiem, co to jest za zadanie. Nie mam pojęcia. W każdym razie nie mam tylko kwiata dzwonecznika, żeby się zapytać. Sztabkę srebra mam, rubin skazy mam. A wampirzy pył? Jestem wampirem, może tak. mogę ci zrobić pył. Nie wiem jak, ale może mogę. Najpewniej w sklepie. Pewnie wolisz najprostszą drogę, Dzwonecznik kostuchy rośnie na zamarzniętej tundrze. Rubinu i srebra możesz poszukać w kopalni. Wampirzy pył to trudniejsza sprawa. No wiesz, wampiry... No dobra. Powiedz mi, czy ja mam wampirzy pył. Czym to będzie? W składnikach? Wampirzy pył, mam. Super. No i tylko tak ten kamyczek, czy tam roślinka, która pewnie jest na tundrze, on mówił, nie? To zostawimy na później, nie chcę się teraz za tym latać. A może pójdziemy, wiecie co? Przebiegnijmy się gdzieś tutaj po tych terenach. Może coś ciekawego znajdziemy. Tu jest jakieś zadanie. Zabić giganta, okej. Okay. Zadanie w sam raz dla nas. Zastanawiam się, dlaczego giganci już nie wyrzucają nas w powietrze. Bo ja pamiętam, że od razu po jednym ciosie nas wywalą. A teraz jakoś dostaję obrażenia od niego, ale mnie w powietrze nie wywala. Ciekawe, czym to jest spowodowane. Może tym, że mam ciężką zbroję. Zobaczmy mapkę. Gdzieś tam. Powiedz mi teraz tylko, jak się nazywa jeszcze raz ta roślina, której ja szukam. Kwiat dzwonecznika kostuchy. Okej. Okay.
Czułem wibrację na padzie, to zawsze oznacza, że gdzieś smok lata. Okej, okay. Jak nas zaatakuje, to niech atakuje, no. Czy ten dzwonecznika coś tam kostuchy, to nie jest roślina, która tak dzwoni? Ona jest z reguły przy wodzie. Nic nie wiem, czy to będzie tak prosto ją znaleźć. Okej. Okay. Panie gigancie. Chodź tutaj. Koło roślin. O kurde, spłoszyłem mamuta. Zawsze jak się płoszy mamuta, to znaczy, że gigant nas zaatakuje. Kurde, kto mi strzela z łuku? Gdzie ci tu są? Nie strzela. Aha, tu jesteś. Chodź tutaj. Pięknie. Dobra, podejrzewam, że teraz, skoro jest spuszony i tak gigant, znaczy mamut jego, to mnie zaatakujesz, ziomek, nie? Ha, szczęście miał mało życia i nie ogarnął, zanim go rozwaliłem. Krasnoludzka strzała. Kieł, rubin bez skazy, to wezmę, bo to akurat potrzebuję. Złoto. Okej, okay, jeszcze mamut. Siema. Trochę użyję drzewa, mam nadzieję, że nie jesteś zły. Nie chcę tracić życia zbyt dużo. No i po sprawie. Panie pogromca mamutów, ta trąba to jest naprawdę przedziwna. A, bo ona z tej strony jest odcięta, a z tej strony jest normalna. Mi się zawsze wydaje, że ona z tej strony jest normalna, a z tamtej jest odcięta. Ten kolor tak dziwnie naprawdę wygląda. Ja w każdym razie zadanie mam załatwione. Ogólnie nie mam pojęcia, dlaczego chcieli, żebym zarąbał giganta, który nikomu nic tutaj nie wadził raczej. Ale okej. Okay. Tam mamy jeszcze jakiegoś ponurego siekacza. Czy jakoś tak. Więc idziemy. Liczę na to, że po drodze znajdę jak tą roślinę. Nie? Cały czas się tam jakoś rozglądam, ale... Ale rośliny w Skyrimie często się nie wyróżniają niczym. Czy mi się tak wydaje, bo ja nigdy nie szukam roślin jakoś... Jakoś z reguły to je omijam. To jest roślina? Nie, to jest krzak. No nie wiem, czy tak łatwo jest znaleźć to, co on mówił. On mówił na zamarzniętej tundrze, tak? Tak określił? Czyli tutaj gdzieś tak powinno być. Czy ja coś źle w ogóle spamiętałem i tak naprawdę to... To w ogóle szukam. Dobra. Nie. Skąd mam wiedzieć, o jaką akademię mu chodziło? Jest tam kto? Moje skradanie się. No, ale wzrosło troszkę. Co ci niespodzianka? Ktoś mnie zobaczył już. Pójdź węs. Gdzie ty jesteś, ziomek? Gdzie wy jesteście? O, siema, w końcu ktoś. O kurde. A się was tu zbiegło. To tylko... Dobra, leżysz. Teraz twoja kolej. Leżysz. Jeszcze ten ork. Ale tu rozpierdzieliłem normalnie, nie? Nie wiedzieli normalnie, w którą stronę uciekać. Okej, okay, ktoś mi tam strzela z łuku, już to... O nie, dobra, tu jesteś. Wiem, że na górze. Kurde, spudłowałem. Dobra. To wygląda mi na miejsce, w którym będę musiał zejść do jaskiń i długo po nich krążyć, żeby znaleźć mój cel, niestety. Ale dobra, ale przejdziemy się po tych jaskiniach. Zobaczymy, co nas tu czeka. Zobaczymy. Co jest w nich ciekawego? Czy tu mam się udać? Tu mam się udać. No może nie będzie zbyt długo. Czasami nie ma takiego problemu aż z tym, nie? Czekajcie chwileczkę, już będziemy ruszać dalej.
Tylko zobaczę, czy ja na pewno zmieniłem nazwę na streama, czy nie. Bo tak jakoś mi się nie kojarzy. Tak, zmieniłem, dobrze. Nie ma problemu, mam nadzieję, z tym. Okej. Okay. Możemy ruszać dalej. Gdzie my jesteśmy? Ludzkie pająki. No, pozabijane są te potworki. Bezludzkie. Robociki ich. Chyba coś słyszę. No, staję przed tobą, to nie dziwię się, że mnie słyszysz. Okej. Okay. Widzę miksturkę już tutaj. Ale widzę też, że trzeba będzie doładować troszkę moje miecze. Co to było? Przynajmniej ten. Skoro się natrafił typek, to bardzo fajnie, bo będę mógł doładować mój miecz. Broń chciałem. Embon wampira, naładuj. Czarna gwiazda, okej. Okay. I od razu użyj ebonowego miecza. W ogóle nie trzeba go ładować. Nie, magia. Chociaż ja go chyba ostatnio ładowałem i dlatego pewnie. Głowa obcięta, dusza wyjęta. Że tak powiem. Tego się tak skojarzyło. Okej. Okay. Idziemy dalej. Szkoda jest tak, że jak podskoczę, to nie mogę. O kurde, dwóch czarodziejów. Co nie? Tak. O kurde. Zabiję cię. Kurde, razem starczą go skosiłem. A ja się śmiesznie zawiesił. No, klucz do pokoju jakiegoś tam typa, którego pewnie szukam. Weź ty w ogóle się może spocznij. Okej. Odpoczywaj sobie. Może jeszcze cię tak wezmę, żebyś się oparł tutaj. Dobra, leż. Nieważne. Szafir wytrych. Orkowy hełm, który mam na minusie, ja mam ebonowy hełm. No nie wiem, czy orkowy byłby mi potrzebny, raczej nie. Szkoda, że w ogóle nie można przerabiać tych zbroi na materiały, chociaż może można, tylko ja tego nie wiem. Ale chyba nie można, bo coś mi wydaje, że jakby można było, gdyby tyle tego tutaj nie rozrzucali wszędzie, nie? Okej. Czyli dobrze idę, bo znalazłem klucz. Że tutaj nie ma tego dybka. No właśnie. Ja szukam tutaj. Ponurego siekacza szukamy. Kurde, zebrali sobie jednego z tych robotów tutaj. O. Dziennik. Coś tam jest do przeczytania. Jeśli ktoś chce, to sobie to oczywiście zatrzyma. Wezmę go ze sobą. To jakaś część fabularna raczej. O proszę. Retoryka mi wzrosła dzięki temu. Trochę wbijemy to 34 poziom. Kondycji jeszcze tak nie potrzebuję. Może teraz damy trochę jeszcze więcej w życie, żeby był bardziej jeszcze nieśmiertelny. Bo zdarza się, że jednak ginę. Nie jestem wcale taki nieśmiertelny. Kurde, strasznie długa książka. Jak szybko przewinąć, jak ktoś chciał w razie co przeczytać. To jest takie kurde już przyzwyczajenie do tego, że te książki tak przewijam. Ja to wcześniej też robiłem. Na nagraniach, dlatego że jakby ktoś chciał coś tam przeczytać, to wtedy ma śmiało, może sobie tam zatrzymać na każdej stronie. A później ktoś mi napisze, że w 42 odcinku, w 15 minucie nie pokazałeś nam książki, a my chcieliśmy wiedzieć, co w niej jest, bo tam jest coś popularnego, coś fajnego i tak dalej, a tak to przynajmniej sam mogę się tam cofnąć, czyli coś tam faktycznie było takiego fajnego, popularnego. To wtedy sam sobie mogę też to przeczytać, nie? No i git. Ja załatwiłem ciebie. Okej. Okay. Jadą krasnoludzkie sfery. Da się opiera. Nawet nie ma co z niego wysysać, nie?
Dobra, leż. Dawaj te swoje... Nie to. Właśnie, klejnoty. Wy macie duże klejnoty, duże zawsze. Sobie. I nie masz, więc jestem zaskoczony, jak w ogóle działaś, że nie masz w sobie klejnoty dusz. Dobra, możemy śmigać dalej. Tutaj się już pojawiają przeciwnicy z tych krasnoludzkich maszyn. O kurde, pułapka. Nie, to ten. Okej. Wiem, że da radę jak uciec przed tym wybuchem, ale to jednak za szybko jest. Nie ma szans. Dobra. Centurion. Właśnie jeden centurion mnie już załatwił, kurde. Raz. Mam nadzieję, że zbyt szybko nie spotkam drugiego. Myślałem, że tak łatwo będzie z nim walczyć, ale też nie wiem, czy to nie był jakiś specjalnie silniejszy, bo on był na samym końcu oczywiście naszej wycieczki. O, ty dranie. Ale gdzieś miałem tą laskę taką, która pozwala kontrolować takiego pająka. Ale nie chcę mi się jej szukać teraz, czy ją w ogóle mam, czy nie. Okej, możemy sobie poćwiczyć troszkę otwieranie zamków. O, ten złamał się. No, minimalnie. Okej. No, serio? Nie wiem. Wystarczyło nic nie ruszać po prostu od początku. Dobra, teraz to będzie tylko złoto. A, jest miksturka nawet. Dobra, ile ja mam w ogóle dźwigu? Jeszcze sporo, w razie co. Jeszcze można zbierać śmieci, nie? Tutaj to wygląda, jakby coś miało wyleźć zaraz. Zresztą już chyba wylazł tam ten pająk, co go zabiliśmy. Okej. Gramy. No, już cię widzę. Pierwszy cię zobaczyłem. O, ty dwa, unik robisz. W ogóle ciekawą koncepcją jest ten The Elder Scrolls Online, ja w niego nie grałem jeszcze. Chociaż tak przymierzałem się dosyć kilka razy do niego. Ale coś mi jednak tam nie pasuje. Coś tak jest nie tak. I stwierdziłem, że jak mam jakieś MMO pograć, no to tego WoWa sobie wolę pograć. No, jest bardzo fajnie rozwinięty. A szczególnie to, że... Ja już to mówiłem na streamie na WoWie. Czekajcie, zaraz jeszcze przejdę tą walkę i powiem. Właśnie nie, w te The Elder Scrolls nie chce mi się grać. Wolę właśnie grać w WoWa, dlatego że gram w niego dla fabuły. Mi się bardzo podobała fabuła w Warcraftie, w trójce. Od tamtego czasu po prostu mi się chciało pograć w WoW. Tak mnie po prostu to interesowało, że można sobie pobiegać po tych wszystkich budynkach, które były w Warcraftie. Teraz tych budynków to praktycznie nie ma, bo oczywiście wszystko jest już zmodernizowane dawno. Dlatego, że z każdą następną częścią rozwija się także technologia w tej grze, tych wszystkich postaci. I kurczę, chyba się zaraz zamknę, nie wiem czemu. I ja nie mam pojęcia, co ja robię. Gdzieś się dostałem. Tam chyba nie. Nie jest trudna fabuła, bo jest dość krótka, nie jest skomplikowana. Nie mam pojęcia, co ja tutaj robię, co ja przełączam. Aha, chyba mam tam wrócić jeszcze raz. W takim razie. WoW ma krótką fabułę. Tylko każdy z dodatków ma swoją historię, nie? Trzeba było po prostu poznać historię każdej z części. Ale bardzo mi się podobał dodatek Kataklizm. Tam z Deadwingiem było to dosyć ciekawe, ale niestety nie miałem szans walczyć z tym Deadwingiem. Później wskutek spisku Hellscream był właśnie
wywalony z hordy i on się później tam śpił, chciał stworzyć hordę tylko dla orków i tak dalej. W każdym razie to może na inny temat. W Skyrimie nie będziemy opowiadać o WoWie. Musi kogoś interesować ta historia. Mówiłem, mi się podobał bardzo Warcraft. Tak mnie ta historia wciągnęła, że po prostu samo to, że mogłem przejść się po budynku, który był w Warcraftie, mogłem wejść do środka tego budynku, to najbardziej mi się podobało. Kurde, wszystkie wytrychy tu połamie, no. Co jest? Nie mogę wyczuć tego momentu. Gdzieś tam on był, ale zaraz mi zniknę. Kurde, strasznie szybko się tutaj łamie. O. Aj. Mówię w tą stronę. Nie. Może jeszcze troszkę dalej. Kurde, no co jest? Normalnie wszystkie wytrychy tutaj złamię. Może jeszcze nawet poziom wbiję. Kurde, no już powinno się otworzyć. Będę się męczyć oczywiście. Jest, udało się. Co tam macie? Sztabka rtęci. Jakieś tam pierdoły, elfie zbroje. I zbroi tej nie potrzebuję. Czy się tam otworzyło? Chyba się otworzyło, nie? Aha, dobra, wszystko się otworzyło ogólnie. Więc mogę sobie przejść. Ja też bym sobie pograł jakiegoś, ale jest cień wojny w końcu. Też można sobie tak trochę w śródziemiu pobiegać. To jest dosyć ciekawa gra. Jak myślałem o niej, czy też ją przejść, ale tak musiałbym przejść też jedynkę. Shadow of Mordor. Chyba tak to się nazywało. W którą niestety nie grałem. Nie miałem okazji. Okej, to jest miejsce, do którego mam się udać. Więc całkiem nieźle. I myślałem, że właśnie te dwie części też sobie przejść tutaj na kanale. Może niekoniecznie na streamie, tylko je nagrywać. Ale teraz w ogóle się zrobiła ta moda na nagrywanie tych nówek, więc nagrywają to prawie wszyscy na kanałach. No jest taki troszkę asasyn z tego, ale co zrobić. Ale podobno jest dużo lepszy od pierwszej części. Okej. Ja nie jestem wcale na zewnątrz. Tak, ja nie lubię takich miejscówek. Jest w nich normalnie masa rzeczy do badania. Co to pływa? Ty jesteś. Ty czymś jesteś, czy to tylko jakiś syf tutaj pływa? Dziwnie to wygląda. No kurde, a ty się tu skradasz, Braniu. Chodź ty. Jeszcze jeden od tyłu. No u mnie właśnie kolega ma właśnie gra i zachwala i poleca. Osobiście nie miałem okazji sprawdzić. A myślę, że sobie u kogoś na kanale zerknę. Bo naprawdę masa ludzi to nagrywa oczywiście. Rudę malachitu może się przydać. Chociaż wolałbym rudę ebonu. Bym mógł ulepszyć moją zbroję. Dobra, śmigajmy dalej. No tyle dobrze, że chyba na dół nie będę musiał schodzić. Raczej nic tam ciekawego nie będzie. Co to jest? Romerski miecz, to nie. Aha. Gdzie jest trąba powietrzna? Jest. Dobra. Co znajdziemy w kuferku? No szału nie ma. Szału nie ma. Ale musi mi się w ogóle krzyk teraz naładować. Chociaż... Chyba nie będzie potrzebne. Dajcie mi nieugiętą siłę. Zobaczmy. Kurde, tutaj jest coś ciekawego. Też... O proszę, no właśnie. Coś takiego. Eliksir. Tam butów. Butów to ja nie potrzebuję. Okej, płyniemy sobie. Hmm.
Zobaczymy to, co to jest, co tak pływało tutaj. A właśnie, szkielet. I miałem rację, że coś dziwnego tutaj pływa. Dobra. No kurde, wiedziałem, że to jakieś dziwne dźwięki są. Jak ktoś strzela oczywiście też. Na górze. Zdziwiłem, co to za dźwięki. Dobra. Tutaj niestety i tak nie przejdę. Muszę sobie zanurkować. O kurde, to ten chromo coś tam. Chromo, homoro, czy... Chaurus, właśnie. No sobie silne z tego co wiem. Przynajmniej wcześniej były. Dobra, teraz aż takiego szału. O kurde, z tyłu jeszcze coś. Teraz takiego szału aż nie ma. Dać tam. No i okej. Co masz ciekawego? Amulet jest bez skazy. Nie wiem po co w ogóle to zbieram, bo ja tego nie używam praktycznie. Pancerz tego Chaurusa tylko weźmiemy, bo może coś z tego ciekawego będzie. Tutaj jest kurde jakieś gniazdo. Ale nic z nim zrobić nie... O kurde, o kurde. Nie zachodzi tutaj od tyłu. Dobra. Tu bym prawie spadł. I jeszcze nie sprawdziłem tylko tego miejsca i zaraz będziemy szli do tamtych drzwi, co tam widziałem. Co tutaj znajdziemy za to? Kusza jest, czy tam balista, czy jak tokolwiek można inaczej nazwać. Powiedz mi tylko, w co strzelasz? Nic nie strzelasz, bo nie można cię użyć. Często można było tego użyć i on coś tam strzelało, nie? My teraz nie można niestety. Mówi się, trudno, śmigamy dalej. Dobra. Muszę się udać tutaj. Mam nadzieję przynajmniej taką. Nie muszę się udać tutaj. Jakie ja zadanie w ogóle tutaj wykonuję, co? Ja tutaj chyba kogoś mam znaleźć, albo coś mam znaleźć. I nie mam pojęcia, gdzie mam to znaleźć. Kurde, no właśnie tak myślałem, że tutaj w kącie siedzi jakiś farmer. No, trochę obrażeń mi robi. Aż tak łatwo nie jest się z tego wyleczyć, ale nie ma problemu. Aż tak, nie? Dobra, nie wziąłem tych strzał, już trudno. Chcę mi się tam do niego wracać. Okej, biegnijmy dalej w takim razie. Coś gdzieś tu mam znaleźć. Mam nadzieję, że to nie leży gdzieś tam na dnie morza. Albo ten ktoś nie leży tam na dnie morza. Czy tam tej wody po prostu może nie morza. Co ja gadam. Nie wiem, czy to będzie trup, czy co. Dzień dobry. Wygląda jak kościół. Ale kościół u Felmerów? Albo jakaś sala może. Obrad. Oni się nie wydają na dość myślący naród. Ale to oczywiście wszystko krasnoludzkie jest, to pewnie to jest krasnoludów. Jakiś dwamerski metal. Zresztą jest bardziej dwamerów tych, no ale widać już nawet po siedzeniach, że to jest dla krasnoludów takie malutkie. Okej, jest przejście dalej, więc nie jest źle. Cały czas mam szansę znaleźć tego typka gdzieś. Tam jakiś farmer oczywiście siedzi. Już tak myślałem, że to będzie jakiś czarodziej. No, chodź tu, rzesz. Nie wkurzałem ci czarodzieje normalnie. Siedzą gdzieś tam... Coś chyba jest za mną. No właśnie. No, już takich dużych obrażeń nie zadaję jak wcześniej. Wcześniej był problemem, owszem. Łożesz ty, to pułapka jest. Czy nie zatruł drań? Okej. Okay. Brakowało tego, żebym się zabił na tej pułapce. Rudę złota może być.
Aha. Bandyta. Przed z łopatą, chcieli coś rozkopać. I im się nie udało, farmerowie ich dopadli. Podejrzewam, że dlatego są tutaj te tunele, że to oni wykopali. Zobaczymy. Cały czas jestem w jednej komnacie, czyli gdzieś tutaj powinien być ten typek. Lub co ja tam szukam. Kurczę, mówiłem, nie lubię tych miejsc, bo tutaj jest zawsze masa eksplorowania. Chociaż dosyć lubię eksplorowanie, to jednak nie lubię szukać czegoś, kogoś, zwłok lub czegoś innego. Nie, czy jest zawsze pokazane. Mam odzyskać czyjś miecz czy coś, to jest zawsze wskazane, w którym miejscu to leży. A jeśli szukamy trupa lub jakiejś osoby, to często cholera wie, gdzie to jest. Dlatego trzeba latać po tych wszystkich chatkach. Rozglądać, czy czasami nie leży tutaj coś co mogłoby wskazać na finał naszej przygody w tym tunelu. No okej, okay. To wygląda na ciekawe miejsce, do którego pewnie jeszcze się udam. Może nawet jest tu jakiś przełącznik gdzieś. Nie. Serio? Nic nie mówię, ale w ogóle to byś przez to przeszedł. I sobie pociągnął tą bajkę. Ja bym na pewno się nie męczył, nie latał gdzieś naokoło, nie eksplorował, tylko po prostu kombinował mieczem nawet, żeby przesunąć tą bajkę. Troszkę realizmu mogłoby być. W każdym razie to oznacza, że jest tutaj kawał drogi do obiegnięcia, nie? Pudło. No i leż. Dam radę cię zrzucić tam? Nie, ale jest guzik. Dobra. Nie podoba mi się ten guzik, bo on jest raczej na czas. Więc zaraz tam pójdziemy. Tylko mamy, kurde, coś na poziomie eksperta. A to niedobrze, bo pewnie będę chciał przy tym siedzieć i to otworzyć w końcu. Bardzo małe jest miejsce do otworzenia tego, a złamania wytrychu. Ale dosyć daleko. Gdzieś tutaj aż może to być. Jeszcze dalej? Jest. Udało się. Oczywiście nie trwało to zbyt długo. Tarcza, nie. Co wy tu macie? Zbroje farmerskie, jakieś pierdoły, buty. Takich rzeczy to ja nie potrzebuję. Tutaj. Farmerski hełm. Olej. No proszę. Jakiś słom. Buława piorunów. Ładnie brzmi. No, nie potrzebuję tego. Okej. Okay. Użyjmy. Dobra, żeby się nie okazało, że mi się zamknie tam. Ale chyba nie. Podejrzewam, że to na czas będę musiał lecieć, ale nie. Dobra. Wygląda na to, że jest dobrze. Użyjemy dźwigni. A to już ty. Mogłeś dać mi chwilę. Dlaczego muzyka się nie zaczyna, jak oni do mnie podchodzą? Kurde. Gościu nie jest prosty i w ogóle mi się skończyło w moim ebonie wampira wysysanie życia. Czego nie jestem zbyt zadowolony. Nareszcie. Dobra. Dawaj, co tu masz? Od razu sobie go przeszukam. Naked. Dobra. To troszkę wyglądało jak finał naszej drogi, jakby to był ostatni boss. Miałbym tutaj znaleźć coś takiego jak ten gościu, którego właśnie szukam. Że go tutaj nie widać. Hmm.
się rozejrzymy. Czy to jest brama? Nie. Wygląda jak brama. Miał wyjść na to centurion. I możliwe, że wyjdzie. Mamy drzwi dla czeladnika. I mamy też wejście tutaj jakieś na górę. Więc zapiszemy sobie w tym miejscu. I pójdziemy tutaj. Sprawdzić. Super. Jest poziom. W końcu. To i tak jest mały poziom, bo ja szczerze mówiąc, jak grałem wtedy sobie solo, to jak gdzieś 60 miałem wbity. Także jest jeszcze masa drogi. Mamy centuriona. Ciekawe, czy jak powyciągasz z niego rzeczy, to więcej go nie spotkam tutaj w tym, ale pewnie nie. Pewnie i tak go spotkam. Ok, zróbmy sobie awans. Dajmy sobie jeszcze w zdrowie. Wiesz, to będzie dobry pomysł. Przewracanie. Nie, zobaczmy, na czym ja w ogóle stoję. Ciężki pancerz. Czy coś jest tutaj do pasowania? Ja widzę, że to ma wszystko porozwijane. O, coś jest, ale to jest na stówkę. Nic nie waży i nie spowalnia po założeniu. Bardzo, bardzo ciekawe. Więc myślę, że można to wziąć. Taki bez broni, ale w ciężkich rękawicach zadają obrażenia większe o liczbę równą ich współczynnikowi zbroi. Wezmę sobie to, chociaż i tak w ogóle tego nie potrzebuję. Dobra. A ta rzecz mi się przyda. Tylko zobaczę, czy ja na pewno mam pełny ciężki pancerz. Pierwsze, amulet to nie. Bo nowa tarcza to jest ciężki pancerz. Zbroja ciężka, rękawice ciężkie, hełm ciężki, buty ciężkie. Czy czegoś? Ja nie mam. Czy czegoś mi nie brakuje? Tu mi się wydaje, jakby trochę więcej było. Głowa, korpus, ręka, no nie, no dobrze jest. Myślałem, że czegoś będzie mi brakować. Okej, jest dobrze. Nie wiem, czemu mi się troszkę przylagowało. Chwileczkę, już powinno być. Taką opóźnioną reakcję ma. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Okej, już chwilkę poczekałem i jest lepiej. Dawaj tutaj. Właśnie, trochę tych się klejnotów dusz przynajmniej tutaj na chapie, nie? No i dobra, co tutaj jest? Czy to jest wejście do Skyrim? Nie. Wartownia. Mam nadzieję, że to jest miejsce, do którego ja mam zmierzać. Jest, dobra. Jest ponury siekacz tutaj. No nie, widzicie to? Jest tam centurion. Więc jednak czeka mnie walka z nim. Zobaczmy tutaj stary. Widzicie? Już idzie do mnie. Dobra. Dobrze, nie trafiłeś. Tak kręcę się dookoła niego i nie może mnie trafić. I za wolno. Dobra, trafił mnie raz. No i git. Udało się tutaj jakoś go przyspomować moim gradem pocisków po prostu. Nie miał żadnych szans. Oj kurde, wziąłem ten olej jakiś pierdzielony. Płyty Centuriona ja mam chyba ze dwie w domku, więc nie wiem, czy one w ogóle do czegoś będą mi potrzebne. Podejrzewam, że nie. Chociaż przydałoby się takie drzewko wynalazcy, nie? Żeby budować coś w tym. O kurczę. Jakiś mechanizm tu jest. Tylko ja nie mam przedmiotu. To jest ciekawe, bo to już chyba drugi raz mi się zdarza, że ja nie mam przedmiotu do jakiejś rzeczy. Do jakiegoś mechanizmu, nie? Wow, fajnie wygląda, ale i tak jest słabsze od mojego miecza, więc podziękuję. W ogóle wszystkie te szklane rzeczy chyba fajnie wyglądają. Z tego co wiem. Z tego co zauważyłem.
Wejdźmy sobie jeszcze tu na górę. Czy ja coś tu znajdę ciekawego? Krasnoludzkie buty. Wygląda jakby były z kamienia. Krasnoludzki hełm ma pancerzu 63. Ile mój hełm ma? 73. No dobra, jednak jest lepszy. No to abonowe jest wszystko chyba lepsze od tych krasnoludzkich. Więc jest dobrze. To wygląda jak jakiś artefakt fajny, ale to jest chyba tylko światło, nie? A to raczej tylko światło, ale dobra, jest sztabka. Jest sztabki, się ucieszę. Jest dobrze. No szkoda, że nie mam tego... tej rzeczy. Czekajcie, znalazłem. Ponury siekacz. To nie był ten topór? Czy co? Czy gdzie był ten ponury siekacz? Czekajcie, zobaczymy jeszcze raz. Nie. Gdzie jest ten ponury siekacz? No tutaj niby gdzieś. Wymieniowa tarcza. Tu i na prawo. Może na górze jednak. Wow. Kurczę, teraz tego nie ominął gdzieś. Komoda. No nie. To tutaj nie jest. Czy jeszcze wyżej gdzieś? A niech to. To mi się nie podoba to, co się tutaj dzieje. Anulujmy sobie rzeczy takie jak to. Kurde. Tak już myślałem, że to będzie gdzieś tutaj ten siekacz. Dobra, więc sobie trochę tych rzeczy anulujemy, żeby mi pokazywało jednak to, nie? Dobra, sobie to później pozaznaczam. No i gdzieś jest tutaj. Tam. A tutaj leży. Aj, idźcie wy. Tyle szukania i wyłączenia tych zadania to po prostu było w takim miejscu, nie? Dobra, zaznaczmy sobie wszystko z powrotem. Muszę poprzechodzić tych zadań właśnie, żeby mi to normalnie pokazywało, bo jak jest za dużo, choć ja właśnie wtedy tak głupio buguję to, nie? Że muszę odznaczać, żeby zobaczyć, gdzie leży dana rzecz. A, to nie, to na razie zadań z towarzyszami nie potrzebuję. Będziemy później je robić, ale na razie nie. Okej, okay, i śmigajmy stąd. Czy wejdziesz do Skyrimu? Tak. Już będziemy w Skyrimie. Trzydziesty piąty poziom. Nie, myślałem, że 34 ja wbiję. Dobra. Tylko, że nas wywala w jakimś niespodziewanym miejscu. Daleko od tamtego miejsca? O, kawałek. W ogóle to ja jakieś tam tundry szukałem. Ale okej. Nie okej. Tutaj mamy wrócić do kogoś, więc udamy się od razu. Mam na tej tundrze znaleźć jakąś roślinę, wiecie? Ale ja myślę, że to zostawimy na później, bo nie mam pojęcia, gdzie tą roślinę znaleźć. Myślę, że to będę musiał później wygooglować sobie. A teraz, żeby nie marnować czasu, to po prostu nie będę tego szukać. Bo nie mam pojęcia, gdzie to jest roślina. Może jednak u jakiegoś sprzedawcy ją gdzieś tam zauważę. To wtedy by się kupiło, nie? Ale tak to za nią po prostu nie będziemy jakoś przesadnie latać. To jest miejsce, do którego mam się udać? Nie. To jest prawdopodobnie miejsce, gdzie jest Jarl. I tam prawdopodobnie od niego dostaliśmy to zadanie. Okej. Okay. Chodźmy.
Nie podobają mi się twoje oczy. Źle ci z nich jestem patrzę. Jestem Huskarlem Skalma. Masz więcej oleju w głowie? Giganta chodziło. Udało ci się pokazać tym potworom, że nie są już mile widziane w bieli. Dobra robota. Proszę, oto nagroda od twojego jarla. A były kiedyś mile widziane? Na moim dworze jest miejsce dla nowego Tana. To głównie tytuł honorowy, ale wiąże się z nim kilka przywilejów, z których możesz zrobić użytek. Mogę go jednak nadać tylko komuś znanemu w moich włościach. Pomóż mojemu ludowi, a uczynię cię swoim Tanem. Okej. Okay. Powodzenia. Ile osób mam pomóc? Przecież wykonywałem te zadania. Nie zawracaj mi więcej głowy. Więc mam 0 na 3 mimo to. Bo nie powinno być tak, że od teraz muszę wykonać 3 zadania, bo jak ktoś wykonał je wcześniej, to właśnie będzie się tak kończyć, że już tego później nie zrobi. Ale okej. Okay. Podejrzewam, że część tych zadań pewnie mam zaznaczone. Albo może mam już do zrobienia, nie? Okej. Okay. Ingvild. Jakiś Kurhan Ingvild. Jest tutaj do zrobienia, więc się wybierzemy do niego. Zobaczmy, którędy. Ja bym musiał chyba... Co to jest na wyspie? Ja nie wiem, czy tam w ogóle się dostanę tędy. Zaraz spróbujemy. Ja tędy się dostanę, czy ja muszę... Podobnie będę musiał przepłynąć jakoś przez tą wodę i tam gdzieś będzie wejście po prostu na tą wyspę. Może przy okazji tą roślinę znajdziemy gdzieś tutaj? A to te morsy tam... Jakieś... Teczkę w ogóle mają. Podejrzewam, że oni nie żyją już. Tak nam często pokazuje fabuła randomowych osób, że z reguły one gdzieś leżą martwe. Siema. No, zadają chyba duże obrażenia, z tego co pamiętam. A? Co w ogóle macie w sobie tutaj? Nie, sojku. Wy dużo warci nie jesteście. Nie, okej. Okay. Jest ta wyspa, której ja mam zmierzyć. Jest całkiem gdzieś tam w ogóle. Próbuję przejść najpierw na tą małą wysepkę. Dobra. Okej. Kurde, nie mogę sprintować, bo jest ten dzień. Cały czas. A nic na tej wyspie nie będzie ciekawego. A powinno być, nie? Takie coś, czego nikt by się nie spodziewał po prostu. W takim miejscu, nie? Jakiś nekromata mógłby tutaj jakiś rytuał odprawiać. Coś takiego, że niekoniecznie musiał być związany z zadaniem. Albo jakiś easter egg. Też bym mógł się znaleźć w tym miejscu. No dobra. W każdym razie... To nie tutaj. Co ja tam szukać chcę. To będzie raczej tutaj i to wygląda, jakbym mógł od tej strony wejść. No więc spróbujemy. Kurde, zapadłem się w tą wodę jak kamień. Nigdy nie widzę żadnych roślin do zebrania. O, proszę, jest obóz. Wejdziemy tam sobie. Zobaczymy, czy kogoś spotkamy. Podoba mi się w tej grze bardzo eksplorowanie. Można sobie na spokojnie biegać, poznawać te historie jakichś randomowych osób. Zbadać sobie chociażby. Kłań, potrzebujesz czegoś? Tak, potrzebujesz czegoś? Fajne oczy. Kłaniam się, potrzebujesz. Dobra, w takim razie nie będę cię okradać, bo tutaj. O, proszę.
Ale to bym ci chętnie ukradł. Jakbyś sobie mógł się odwrócić. By było fajnie dosyć. Wybryk heli. Znalazłem jakiś. A. Dla mnie tak się nazywa ten statek. I warto będzie go przejrzeć. Czy ma w sobie jakieś skarby. Jakieś skrzynie, coś masz. Są jakieś pierdoły. Ty też pierdoły. Pierdoły. Czekajcie, wypłyniemy, złapać oddech. Okej, i jeszcze raz nurkujemy. Tutaj może być skrzynia, no właśnie. Uczeń, okej. O proszę, za pierwszym razem się udało. Złoto, jakiś tam, ten nie potrzebuje. Dobra, jeszcze została druga część wraku, która jest tutaj. Co natomiast mamy tutaj? Dużo nie ma. Może jeszcze niżej coś będzie. Aha, tu już jest ziemia. No to dobra, to zbadałem w takim razie. Zobaczymy, czy będzie zaznaczone jako zbadane. Ach. To jest normalnie uparte nieraz w tych grach. Okej. Odsunąłem się. Dajcie mi teraz sprawdzić. Wybryk heli. No nie, nie mam jako zbadane. Nie wiem, czy w ogóle może być to zaznaczone jako zbadane. Czy to tak cały czas będzie pokazywać? To miałem jakąś roślinę, która się nazywa trawiak, więc to raczej nie jest to, co ja szukam. To było coś tam z dzwonieniem, z jakimś dzwoneczkiem albo coś takiego. To raczej nie jest tutaj. Mi się kojarzy to z taką rośliną, co ona tak dziwnie brzmi, która tak dzwoni wręcz. Co to jest? To jest kamień? Nie, to są te właśnie... korkery. O Jezu, co tu się dzieje? Weź gro odmul. No właśnie. Serio? Czy mi obrażenia zadaje przez to? Kiedyś też zadawali dużo obrażeń, teraz ja nie mam z nim problemu. Nigdzie nie uciekasz. Dobra. To wygląda jak miejsce, w którym mogłaby być ta roślinka, ale jej nie ma. Wcześniej w ogóle jeszcze wycinałem tak dosyć sporo fragmentów ze Skyrima, żeby zostawić wam te najciekawsze, jakieś fabularne i zadania poboczne, żeby was nie przynudzać, ale ja myślę, że może to jest nawet ciekawsze, kiedy oglądacie to jak chodzę po tej grze, jak eksplorujemy, zaglądamy w różne zakątki, jak szuka się faktycznie czegoś ciekawego w tej grze, jakichś różnych miejsc i ciekawych znalezisk, skarbów, właśnie różnych takich miejsc. Przypominają się właśnie takie miejsca, które zawsze się omijało. Jeśli ktoś używał szybkiej podróży, to był gościu, który się chyba nazywał Szczęściarz, który miał zawsze szczęście, albo może i nieszczęście. Ale znajdujemy go jak był przygnieciony przez drzewo, więc raczej troszkę śmieszny opis, no. Okej. I ja właśnie takie smaczki lubię sobie, dlatego właśnie lubię Skyrima, lubię sobie z tego powodu pobiegać, a drugie jest to, druga taka gra, którą właśnie też bym chciał tak przejść razem z tymi wszystkimi pobocznymi, i pewnie to będziemy przechodzić, jest właśnie trzeci Wiedźmin, dlatego że tam też... O kurde. Dlatego że tam też jest bardzo dużo takich różnych smaczków, różnych fajnych, ciekawych rzeczy. Dobra, ty aż takim problemem sam nie jesteś. Ja się na spokojnie wyleczę z tych twoich obrażeń, tym mieczem samym. Jakoś to będzie. Okej.
Jeszcze nie próbowałem oczywiście podłączyć PlayStation do komputera przez kabel z tą R45, chociaż nie wiem, czy to jest dalej takie wejście. Kiedyś były takie wejścia do internetu, nie? Ale teraz nie mam pojęcia. Mam za nadzór jeszcze to sprawdzić. Na razie mogę to przyjść z pamięci. Kurde, bo tutaj się dzieje dosyć kiepsko i myślę, że będę musiał sobie wziąć jakąś miksturkę na to. Razem z tym swoim Atronachem tutaj nieźle mnie obiła. Dawaj to zrobię. Okej. O kurde. Dlatego ja takie obrażenia dostałem. Tu jest ten duch jeszcze. Okej. Leży ten jej duch w końcu. Co ty? W ogóle dwa jej duchy były, nie? To jest ciekawa rzecz. Jeszcze kurde Draugr tutaj trafił, który przyzwał Atronacha, bo to raczej on go przyzwał, nie ta babka. Tak się nie spodziewałem. No i mamy dziennik. Dzień pierwszy jest. Tutaj jest coś ciekawego, pewnie napisanego, co ja i tak pewnie nie zdążę przeczytać, żeby wam tego nie przedłużać. W każdym bądź razie są cztery te dzienniki. Więc troszkę pewnie jest tego szukania ich. To jest za kamień. On tak dziwnie wygląda. Tak jakby coś o coś w nim chodziło. Może tam w tym jego dzienniku jest napisane, o co chodzi. Jako tam za dużo nie mam czasu teraz czytać. O kurde, co tu się dzieje. No właśnie. Coś tutaj mi zaczyna źle podchodzić. Właśnie to jest właśnie to połączenie. Oni mieli coś z tym zrobić, bo bardzo dużo osób się skarżyło, że to tak działa. No ale nic z tym nie robią, nie? Jakby nie patrzeć. Ja tak cały czas czekam z nadzieją, że oni faktycznie coś z tym mają zamiar zrobić. Serio obciąłeś głowę duchowi? Nieważne. Duch powinien mieć jakiś inny finisher. Według mnie. Dobra, podejrzewam, że to będzie gdzieś druga część. Tylko kurczę, gdzie? Bo to może być we wszystkich miejscach, gdzie jest duch. Wziąłem po nowe buty, ale dobra. Mogą się przydać. Jedne mam i tak już w chatce chyba. Ale i tak ich nie zakładam właśnie z tego względu, że to moje kresty ludzkie bardzo dużo dają u dźwigu. A ja tego używam, bo ja lubię dużo rzeczy zbierać, nie? Dobra. Jest tutaj jeszcze to troszkę do obiegnięcia tego wszystkiego. Jest kolejny duszek. Tam nie było żadnego stołu. Podejrzewam, że tylko na stołach będą. Chociaż to takie trochę dosyć zbyt proste, żeby tylko na stołach leżały te jego notatniki. Czy tam jej? Zajrzyjmy, może w urnie będzie. Złoto. I tutaj też złoto. No nie ma tego dziennika. Trochę niepokojące. Ale widzę, co tu się wyrabia. Tutaj pewnie wyjdziemy, bo jaskinia będzie dość długa. To pewnie będzie wyjście z tamtej strony. Oj, coś mi chyba do oka wpadło. I okej. I to jest już zaczęcie dość długiej drogi. Aj, twardy jest normalnie. Coraz silniejsze te Draugry są. Tam jeszcze jakiś mściciel sobie stoi. Dobra. Słuchajcie, bo ja chciałem w tym miejscu skończyć. Nie chciałbym za długo tutaj siedzieć. Myślę, że w tym miejscu będzie dosyć dobrze. Dlatego, że już troszkę
Długie jest nagranie, z tego co wiem. Oczywiście to jest stream, to jest powtórka ze streama. No, widać to szczególnie po tym, że są ramki takie, a nie inne. I że rozmawiam z widzami często. Bo teraz jest taka godzina i tyle materiału, że myślę, że to jest dobre miejsce, żeby skończyć. Więc dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się i do następnego już niedługo na pewno.